самим серцю бури. В подróży doświadczam siebie. Przychodzą do mnie myśli, które czasami odganiam w tak zwanym normalnym świecie. Tutaj uderzają z niesamowitą siłą. Rozbrzmiewają echem w tej górskiej dolinie. Myślę, że sztuką jest to, żeby takie doświadczenia i takie pytania mieć na co dzień. Żeby na co dzień doświadczać siebie w sobie. I to jest główną ideą projektu Deep Insight. Przychodzisz tutaj w góry, wchodzisz na szlak, żeby doświadczać siebie. W trudzie, w pokonywaniu słabości, ale też w doświadczaniu dużej niewygody, zmęczenia, potu, ciężkości oddechu, zapachów, światła, zimna, ale też gorąca. Wchodzisz na szlak, żeby spotkać się z podobnymi tobie facetami, którzy pragną poszukiwać odpowiedzi na codzienne pytania. Jak być dobrym mężem? Jak być dobrym przyjacielem? Jak jest w ogóle być w relacji ze sobą, ze światem? Jak pogodzić czas pomiędzy pracą a domem? Jak odszukać siebie w tej plątaninie ról społecznych, które odgrywasz? Przychodzą razem ze mną tutaj na wyprawę faceci, którzy zadają sobie takie pytania. I po prostu jesteśmy. Razem. W grupie. Na szlaku. Doświadczając siebie. Bardzo gorąco zapraszam Cię na kolejne wyprawy. Spod znaku Deep Insight. Śledźcie wszystkie informacje na Facebooku, na stronie internetowej. I bądźcie tutaj razem ze mną. Ale przede wszystkim bądźcie ze sobą, na szlaku, doświadczając samego siebie. Deep Insight, Grzegorz Hołuj. Serdecznie zapraszam. Cześć.